Witamy Państwa w podcaście Żarty na bok. Wiesz co, ja mam wrażenie, że chyba na ostatnim odcinku ze Stanami coś jakby brzęczało cały czas. Możemy zamknąć okno. Nie. Mam wrażenie, że to było coś metalicznego takiego z mikrofonami albo coś. Nie wiem, czy żeśmy tyrkali, czy żeśmy szurali. Ale brzęczało ciągle, czy brzęczało... Kurde, nie. No, takie brzęczenie to dużo powiedziane. To taki pogłos metaliczny był. Musimy wprowadzić ten sztuczną inteligencję, żeby jeszcze przepuszczała przez... Nie kroiła, bo jakby co ty wtedy będziesz robił, ale... Miał wolne, tego byśmy nie chcieli, ale po prostu poprawiała głos, bo jest teraz taka fajna wtyczka, którą się wtyka i ona generalnie poprawia głos i brzmi jeszcze lepiej. Okej. Okay. Więc jak wyrenderujesz ten, znaczy jak zmontujesz to, to wtedy ja się do ciebie odezwę i powiem: Janek, mam coś super. Dobra. No bo mamy tego, jak to się nazywa? Whiplash? Nie. Why no? Propsa? Karczaka? Preseta? O, preseta. Mamy preseta. Ja go ale używam. Widocznie on tam wyciąga te dźwięki. Wyciąga, ale pomyśl sobie, że to może być jeszcze lepsze. Poczekaj. O kurde. Pomyślałeś? Tak, pomyślałem. No, widziałem to w twoim oku. Ono tak zabłysło, jak diament. Shine bright like a diamond. Mam jeszcze holsa w gębie, więc możliwe, że słuchać, jak mi się o zęby tam, wiesz. No ja to bardzo słyszę. Tylko ja miałem ten wypadek, chemikaliami na oczy się wylały i teraz słyszę znacznie więcej. No tak. I potrafisz wypuścić taki impuls, który odbija się od ścian i tak, w jakiś sposób... Tak. Ogólnie biegam po Warszawie, wołają na mnie wyzwi diabeł. Zajebiście. Tak. Ale to w nocy tylko. W nocy. Żeby szanse były wyrównane. Tak. Ale ja dalej widzę, to takie jest, wiesz. Aha. Wygrałem też, że ten, że... No tak. Ale napięcie, nie? Jakby nie powiedzieliśmy jeszcze, o czym będziemy rozmawiać. No. Nie? Tak. To jest tak, jak chciałeś dwa odcinki temu, żeby taka swobodna rozmowa się... Aż trzy nawet. Tak, bo to sporo tych przeistoczyła, tak, przeistoczyła się w taki właśnie tutaj gotowy już temat. No, no. Ale napięcie. O kurde. Aż czuję, jak mi jeździ w brzuchu. Jak będziesz musiał wyjść, to po prostu powiedz. To damy pauzę. Słuchajcie, jestem na fantastycznym trzydniowym detoksie sokowym. Jest wspaniały. Generalnie bardzo polecam, jeżeli chcecie pozbyć się toksyn z organizmu. Mhm. I to tak dosłownie pozbyć toksyn z organizmu. Explosive diarrhea i tego typu klimaty nie są mi obce. To mało powiedziane. Więc tak, no. Jest grubo. No to fajnie, bo już to któryś raz przechodzisz. Drugi raz to przechodzę. Ale wiesz, co jest najgorsze? Nie. Że zacząłem to po prostu, postanowiłem, że zrobię sobie ten detoks sokowy, no bo jem za dużo chipsów i piję za dużo coli. Mhm. No i dwa dni mam ten detoks sokowy i co wieczór jadłem chipsy. W trakcie detoksu. Doszedłem do wniosku, że w całej mojej, że tak powiem, wiesz... karierze różnych uzależnień, to właśnie teraz moim uzależnieniem jest telefon, moim uzależnieniem są chipsy i Cola Zero. Okej, okay. No to ja mam telefon też na pewno. Mam Coca-Cola Zero. No i słodycze bardziej, myślę. Tak. No, dzisiaj wyczytałem, że ten aspartan, co jest w Coli Zero, to jest w ogóle do dupy i rakotwórczy i nie wolno jej pić, bo jest gówno. A wiesz co, słuchaj, szczerze mówiąc, ja wiem, że to może być takie, wiesz, czarnowidztwo, ale ja se w dzisiejszym świecie, w tych statystykach, które co chwilę gdzieś, wiesz, wypływają, jeżeli chodzi o nowotwory, czy ja się będę oszukiwał, że ja akurat będę należał do tego wybranego grona, które nigdy nie zachoruje? No nie, no nie. Znaczy, ja no się... to możesz pomóc, nie? Od razu właśnie temu. Tak, jakby pomagam, przyspieszam. Tak. Jakby troszkę, to trochę nie, to ty no. jesteś takim wyzwi diabłem, bo mówisz tak. kurwa, kuszę los. To patrz. Tak. A co? Mniam, cukier, tak. Pyk. I jak będę umierał kilka miesięcy w bólu i cierpieniu, to będę mówił, a przynajmniej chipsy se jadłem. Tak, kiedyś. Wygrałeś. Przynajmniej Żałuję żyłem w chuj, chciałem. Ale wygrałeś. Tak. Krótko żyłem, ale przynajmniej zawsze byłem przejedzony i było mi ciężko. No tak. Ale z tym detoksem sokowym jest coś takiego, że tak w ciągu dnia się tak nagle czuję lekko.
Oczywiście no, jest to spowodowane kolosalnym zrzutem gruzu, ale prawda jest taka, że wiesz, że faktycznie czuję się lekko, ale w ogóle a propos czuję się lekko, stary, co ja zrobiłem w ogóle? Nie róbcie tego, bo to strasznie głupie, ale podzielę się tym. Jak doskonale wiesz, posiadam wadę wzroku. No tam tak. Posiadam wadę wzroku, która przez całe studia sprawiła, że nie widziałem publiczności, bo zawsze grałem bez okularów. No, ale to akurat zajebisty aspekt, nie? No nie do końca. No. Czemu? No, jak grasz, to lepiej. No gorzej, jak mówisz do publiczności, do kogoś. No ale dobrze. Tak naprawdę wiesz, jak teraz siedzę i cię widzę, to jakby nawiązujemy kontakt. Gdybym cię nie widział, to bym zgadywał, jakie są twoje reakcje. No dobrze. Wiesz, o co chodzi? Mógłbym jakoś odpowiadać, a tak to nie mogłem. W każdym razie długo nosiłem okulary. Potem stwierdziłem, zmienię coś w swoim życiu i kupiłem soczewki. Tak. I od tamtej pory było super. Mhm. No i soczewki tak sobie noszę już któryś rok. I miałem takie dwa epizody. Jeden epizod był taki, że tak zamówiłem sobie nowe soczewki i mówię tak, Boże, jak to prawe oko coś chyba mi się popsuło, bo strasznie gorzej na nie widzę. No i tak chodziłem 3 miesiące i potem poszedłem do optyka. No. I optyk mi powiedział, panie, pan sobie źle soczewki zamówiłeś. Aha. Pan na prawym oku zamiast dać sobie -1 mocy i -2,25 cylinder, pan sobie dał -2,25 mocy i -1 cylinder. Okay. Nic dziwnego, że pan nie widzi. No i wtedy zamówiłem porządne. No ale od jakiegoś czasu znowu zauważyłem, że gorzej widzę na to prawe oko. No i pomyślałem sobie, kurde, może faktycznie mi się wzrok pogorszył, ale widzę, że te warianty tego cylinder i tak dalej, bo ja mam astygmatyzm, są okej. Okay. No to stwierdziłem, dobra, zamawiam nowe soczewki, nie chcę iść do optyka, bo nie mam czasu, to sobie sam zwiększę tę wadę. I zwiększyłem ją o ćwiartkę, przyszły te soczewki i czuję się jak młody Bóg. Trafiłem, stary, idealnie, po prostu jakby tak mam nagle jakoś odciążone prawe oko, tak wiesz, jak pochodziłem pół dnia, w tym momencie, o Boże, bo tak miałem, jak prawe zamykałem, to widziałem rozmazane. Czyli dlatego mówisz, żeby tego nie robili, nie dlatego, że to się nie udało. Nie, idźcie do optyka po prostu tak. Nie próbujcie się diagnozować. Takich rzeczy, nie diagnozujcie się, no. No tak. Tak. Więc taka historia moja jest bardzo ciekawa. Ale jest, umówmy się, to jest jeden z powodów, dla których ci zazdroszczę lub też się na ciebie złoszczę, że ty masz kilka takich historii, no nie będę tutaj przytaczał, bo niektóre nie są jakieś tam, wiadomo, do publikacji, ale kilka historii w swoim życiu, gdzie autentycznie nastawienie przeczekam i zniknie, w twoim wypadku się, kurwa, sprawdziło. I to jest tak frustrujące, kiedy ja należę do tej grupy, że przeczekuję i finalnie i tak muszę pójść gdzieś, zrobić coś z tym, a ty mówisz, no ja miałem to samo, ale coś tam, kichnąłem i nie ma. O Boże, tak. Wiesz, no po prostu... To była straszna historia. Ale no. to jest rzeczywiście kilka takich przypadków, kurde, uczą zawsze, żeby się nie diagnozować, żeby nie czekać z różnymi rzeczami, nie czekać z reakcją, nie czekać z lekarzem. I jest też Marek Hus. kurwa. No tak, tak. Ty, ale o zębach możesz powiedzieć? O zębach w sensie? Że ci wyszła 8. Tak. I wspaniale wszystko się wyrównało. Pamiętasz? Wiesz co? Musiałeś usunąć chyba, kurde. Tak, miałem usunięte 3 szóstki, bo byłem i to miałem, kurde, jeszcze na wysokości liceum chyba, bo u mnie w rodzinie nikt nie powiedział mi jakoś tam, jakby Marek, może nie wyrywaj zębów, tylko coś zróbmy z tym, tylko to iść wyrwi. Nie winię ich za to, jakby widocznie taka była po prostu filozofia firmy. W każdym razie te 3 szóstki, które miałem wyrwane, to były jedyne zęby, które miałem jakby robione w młodości przez panią dentystkę w szkole podstawowej, która mi te zęby tak wspaniale zrobiła, no że już po 4-5 latach były do wyrwania. Ale to oczywiście nie jest kwestia tylko pani dentystki, bo ja też chyba nie za bardzo uczęszczałem wtedy do dentysty, bo bałem się dentysty przez tą panią dentystkę. To traumy takie z dzieciństwa. Tak? Tak, no i w każdym razie miałem te zęby wyrwane i gdzieś tam w pewnym momencie już naszej tutaj zaskakującej kariery pomyślałem sobie, dobra, niby tego nie widać, ale z jednej strony jak usunąłem tą 3, bo już to już było trochę później, to miałem coś takiego, nie, dobra, to widać, no to zrobię coś z tym. I poszedłem wtedy do tego dentysty. I bo ja 8 dalej mam wszystkie ogólnie. No. I poszedłem wtedy do tego dentysty i on mi powiedział, no, że tutaj dobrze byłoby wstawić te zęby, bo jakby szczęka się tutaj coś tam rusza, przesuwa, panu te 8 tutaj wyszły, ale to akurat spoko, bo ta jedna jakby przesunęła już trochę, więc ja mam przez to małą 6, nie? Ja mam 6 jak, kurde,
trójkę, bo się przesunęła z jednej strony, ale ogólnie tak, ogólnie ósemki mam dalej ten i zaskakująco, pomimo braku tych, jakby ten zgryz mi się jakoś nie rozjechał, nie? No właśnie. Teraz mam go po prostu już od kilku lat wstawiony i jest git, ale wtedy się nie rozjechał. No. Ja miałem usuwane te dwie ósemki, pamiętam. Po lewej stronie chyba. Nagrałem też jako Ludwik. Nagrałem coś tam, mówiłem. Tak, na pewno już tak, bo był Bary na pewno, więc to musiało być jakoś tam chyba w 2020, no to może już tak, to trzy. To wtedy w maseczce musiałeś mieć ten ząb wyrywany, nie? To pani przez maskę łapała ten ząb? Nie, to pan. Pan. Okay. I to naprawdę tak mi nadwyrężył szczękę. Ja byłem przekonany, że mi rozerwie usta. O Jezus. No tak, to było dosyć mocno zakorzenione. Kurwa, dziwne są te ósemki. W sensie to pewnie jest jakiś tam, wiadomo, pozostałość po czymś, ale wiesz, jakby wychodzą ci zęby, które w sumie... No wiesz, no to jest taki chyba właśnie plan C. Plan C. Plan A to są mleczaki dla ludzi, plan B to są nasze stałe zęby, a plan C to chyba te ósemki, ja nie wiem, żeby w razie uszczerbku coś tam się nowego, właśnie tak jakby w twoim przypadku, nie? Czyli teoretycznie u ciebie mechanizm jest prawidłowy. Jednego zęba nie ma, wychodzi ósemka i ona przesuwa resztę zębów, żeby znowu był komplet, nie? Okej, no to jest taka faktycznie ciekawa pomysła. Mogę pierdolić oczywiście bzdury, bo ja nie mam pojęcia. Tak, bo się pewnie zaraz okaże, że wiesz, że to faktycznie były takie zęby, które wychodziły tak z tyłu i to błąd. Tak. Błąd ewolucji. Tak. Potem się ludziom gęba nie domykała, jak te ósemki wychodziły, bo mieli, wiesz, trochę wyżej. Schodzimy tak. Tak jak kość ogonowa, no to też jest pozostałość. No nie, to nie jest błąd, ale jest pozostałość po czymś, co już nam się trochę nie przydaje. A kto wie w zasadzie? No. Może jakbyśmy mieli ogon, to by nam się przydał. Nawi mieli ogony i one im się przydawały, bo oni... Przydawały. A co, jeżeli my tak jak w Awatarze przez ogony mogliśmy włączyć? To Sahilu takie mogliśmy Sahilu. O stary. I teraz rozwalamy planetę, bo nie robimy Sahilu i nie wiemy, że ją to boli. Tak, a ona by mogła nam powiedzieć. No to ewolucja zjebała. No tak. Ewolucja zjebała. No ale uczy się na błędach zawsze, więc ci po nas będą pewnie lepsi. Tak. No. Przygotowałeś jakieś tematy na dzisiaj tego odcinka? Masz jakieś notatki? Nie, no ty miałeś propozycję. Ojejku, znowu szambo wybije zaraz. Dlaczego? No, ale ja myślałem, że jak wiesz, jak ja mam propozycję, to wspólnie się przygotowujemy. Nie, no ja, tak, no dlatego ja właśnie napisałem, ale skoro ty nie pamiętasz nawet, jaką miałeś propozycję, to znaczy, że ty się nie przygotowałeś. Ale ja doskonale pamiętam, jaką miałem propozycję. A, okej. Okay. Po prostu chciałbym, żebyś ty zaczął. No, dobrze. No to poznaliśmy się na studiach. Wspaniale. Nie, ale wiesz co, no bo to jest coś takiego, kurde, że... To właśnie to jest to, żeby to się, kurde, nie zamieniło, a może się zamienić niestety w... W laurkę. W laurkę, tak. To się obrażajmy. No pewnie. Nie, no wiesz co chodzi, no kurde, ja nigdy... No słuchaj, to jest, mam wrażenie, coś o tyle wyjątkowego, że myśmy swego czasu spędzali ze sobą 24 godziny na dobę praktycznie. Oj tak. Prawie, no wiadomo. Przez pierwsze 3 lata... To się, powiedzmy, żegnaliśmy, jak każdy wracał albo do swojego pokoju, albo do swojego tam, bo ty mieszkałeś jeszcze gdzieś indziej, więc, no. Więc wiesz, było narka wieczorem po zajęciach i następnego dnia rano już się widzieliśmy, ale już na czwartym roku mieszkaliśmy razem. Potem znowu była jakaś przerwa i potem się sprowadziliśmy do Warszawy i też mieszkaliśmy razem. Ale tam był porządek w tym pokoju w akademiku. Był tak czysty pokój. Jezus Maria. To był tak czysty pokój, jak o tym pomyślę z perspektywy tego, że ktoś tam wchodził i to widział. Wtedy mi to nie robiło, wtedy miałem też coś takiego, robi. Dobra, jakby walić to, tak, nie? Tak, no Jezus Maria. Ale teraz jak sobie o tym pomyślę, byliśmy naprawdę... Tam było, mam wrażenie, ze 100 pustych butelek. Po wodzie, no. No. Na podwodze. Tak. Ze 100 pustych plastikowych butelek, z których potem zrobiliśmy człowieka. Człowieka zrobiliśmy na koniec roku, tak. Skleiliśmy go taśmą. Skleiliśmy go taśmą klejącą i wyrzuciliśmy do śmieci. Matko Boska, no. Dobrze, że nie mamy żadnych zdjęć stamtąd. No nie mamy, naprawdę. Nie mamy, to dobrze. Bo no to nie wtedy wiem, nikt nie udowodni. Szkoda trochę, no. Ale tak. Pamiętam, że już wtedy miałem to takie moje niezaspokojone marzenie z dzieciństwa, żeby mieć plakaty w pokoju. O. I pamiętasz, wyście mi kupili plakat na urodzin z Martyną, ten taki jakby zainspirowany Escherem, czyli tymi zapętlonymi światami. I była taka wieża, która była w górę i w dół, i schody w górę i w dół, i były ludziki tam różne chodzące w górę i w dół po tych schodach z różnych stron. I to było przyklejone na drzwiach od toalety. I mieliśmy też, ty wydrukowałeś kilka komiksów Dema, pamiętasz? Tak, mieliśmy komiksy Dema ze śniegiem, ukochany komiks, no wspaniałe. Tak. To mieliśmy kilka tego ten, a potem spełniłem to marzenie jeszcze w moim pokoju, jak razem mieszkaliśmy.
No i u siebie teraz też tak, masz tylko plakaty, tylko to są antyramy. Właśnie tak estetycznie chciałbym to podejść, tak. Żeby były antyramy, bo u mnie w tym pokoju to rzeczywiście to był pokój takiego zbuntowanego nastolatka, którego nikt nie lubi, ale miałem plakaty przyklejone taśmą do ściany. Tak. A teraz już mam antyramy takie, żeby to jednak wyglądało jakoś. No i bardzo dobrze to wygląda. Ale teraz słyszałem, że takim najnowszym trendem generalnie w wystroju domów są kody QR. Że po prostu drukujesz kody QR, no, pod którymi jest zdjęcie i po prostu ktoś przychodzi i robi sobie jakby, wiesz... I patrzy na telefonie. I patrzy na telefonie, co masz na ścianie. I to jest super. Ten. I w ogóle jeszcze ten augmented reality jest takie, że możesz założyć okulary i też wyświetlają ci się dopiero wtedy te plakaty. To jest akurat bardzo ciekawe. No. Takie rozwiązanie. Tak. To by było całkiem spoko. Bo możesz mieć różne profile, nie? Jakby... Dla kogo, co? Kto widzi, nie? Tak. Co to jest za świat, no. Ale tak, faktycznie, my spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu i byliśmy taką bańką. Bańką taką, tak. Bańką, tak. Taką bezpieczną bańką, mam wrażenie. My się po prostu bardzo dobrze czuliśmy w swoim towarzystwie. Mieliśmy, dalej mamy podobne poczucie humoru, tak, albo takie samo. No tak, tak, tak. No tylko właśnie tego było jakoś tak, jakby zaskakujące było to, że nie wiem, przynajmniej z mojej perspektywy, nie było, jakby to się nie wyczerpywało, nie? Tak. Mimo, że właśnie te 24 godziny na dobę prawie oczywiście, no bo to jednak jest naprawdę, studia aktorskie są bardzo intensywne. Wystarczy, że zaprzyjaźnią się osoby z dwóch różnych grup i to już nie jest to samo doświadczenie. No tak. Nie? Bo jednak się wtedy rzadziej widują. Myśmy nie tylko byli w tej samej połówce, bo jak rok jest na połówki podzielony, to jeszcze byśmy w tej samej ćwiartce. Ja wiem, że wszystkim się to kojarzy z alkoholem, ale to akurat też jest bardzo... A propos, taki cenny dla mnie aspekt, że ta nasza przyjaźń się nigdy nie opierała na alkoholu. Mi się to akurat... raz, że ja nie piję, ale wiesz, o co chodzi, że są takie... No bo wiem, no Jezus Maria, no ja wiem, że teraz mówię coś obrazoburczego, zwłaszcza w Polsce, ale umówmy się, są znajomości, są przyjaźnie, które głównie opierają się na tym, że ktoś się z kimś napije, nie? Czyli musi być najpierw to pierwsze przełamanie lodów, żeby oni mieli o czym ze sobą rozmawiać, nie? Że zawsze jest ten trzeci tak naprawdę kompan. No, to jest mega trudne, nie? To znaczy, bo to... Ja sam miałem takich, że tak powiem, kolegów i znajomych i to jest trochę... To nie wiem, jakby to powiedzieć. Nie chcę mówić, że to jest przykre, bo to nie jest przykre, ale to jest takie kulturowe chyba mocno. Bo to nie znaczy, bo właśnie to jest to nie znaczy, że gdyby nie było tego alkoholu, to byście, wiesz, to byście nie mieli o czym gadać. Ja. Tylko chodzi o to, że ja mam teraz dowód, zresztą miałem ten dowód już lata temu, że my mamy o czym gadać. Bez tak. No jakby to jest tylko to, nie? Osoby, które zawsze się spotykają przy alkoholu, po prostu nie wiedzą, jakby było, gdyby tego alkoholu nie było. Może nie chcą ryzykować, ale gdyby się przekonały, możliwe, żeby się okazało, że jest dalej super, tylko po prostu nie wiadomo tego. No na pewno niebezpieczne w takiej relacji jest właśnie ta bańka, nie? To znaczy bańka humoru, tak. Bo faktycznie jest tak, że jak długo jakby jesteś w tym i my po prostu mamy naprawdę, mam wrażenie, ostry żart i że tak powiem, taki rodzaj pierdolenia głupot, który jakby wchodzi jakby 100% na poważnie. Tak. No i kilka razy już też tak miałem, nie? Że jakby gdzieś tam z rozpędu wszedłem i po prostu zacząłem tak pierdolić głupoty i ludzie byli jakby w szoku, nie? W sensie, co ty mówisz w ogóle, jakby o co chodzi? No tak. Potem żartuję, ha, 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 nie? Jakby na Martynę, przecież się śmieję. Więc to są rzeczy straszne. Nie? No tak, no ale to a propos takiej bańki, to tak, absolutnie. No my wiemy po prostu, że tylko w jakimś... I to właśnie to jest to, bo mamy kilka osób takich, nie? Tak. W sensie i ty, i ja mamy takie osoby, przy których można w ten sposób żartować, tak. Ale to są właśnie sprawdzone osoby, które znają już nas ileś lat, a nie totalnie obcy ludzie, bo są rzeczy, my nawet czasem mówimy między sobą, powiemy jakiś żart i mówimy później, my byśmy się z tego nie wybronili. Tak. Są takie rzeczy, których byśmy się nie wybronili, bo po prostu usłyszane z zewnątrz brzmi totalnie jak prawdziwe, szczere wyznanie, szczere stanowisko. Tak. A to nie jest to. Na przykład, to nie jest akurat ta skala, ale są takie rzeczy, nie, chyba ty to zacząłeś, ja ci tam napisałem, dobra, no to ja będę tam o 12 napisać, a rób co chcesz. Wiesz o co chodzi? I to nie wydaje się w żaden... Znaczy, dla mnie to nie jest w żaden sposób bolesne, obraźliwe. No tak. A rób co chcesz, bo to rzeczywiście tak olewatorskie. Nawet w pewien sposób agresywne. No. Ale od ciebie jakby ten... Tak. Więc ja ci zacząłem też tak odpisywać, nie? Czasem. A rób co chcesz. I Także, a tak to... Ale tak... odpisałem tak kiedyś, wiesz... koleżance.
I byłem przekonany, że to jest żart. No i dostałem wiadomość zwrotną, ale dlaczego tak napisałeś? Jest mi teraz przykro, bo coś tam coś tam. Ja takie, no nie no. Więc wiesz, to jest... No. Ale kurde, czy jakieś takie więcej rzeczy z tego jest? Bo ja mam wrażenie, że też... Nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć. No powiemy, najwyżej wytniesz. Tak, że... Bo to nie jest... Słuchajcie, błagam was. Mam nadzieję, że to będzie dla was oczywiste. To nie jest śmianie się z tej konkretnej tragedii i tego koszmaru wielu ludzi. Tylko o bardziej właśnie chodzi... Dobra, jest tak. Podejrzewam, że większość z was w swoim życiu kiedyś użyła sformułowania... Mówiąc do kogoś, kurde, wiesz co jest najgorsze? Nie? Tak po prostu, wiesz co jest najgorsze? I wiadomo, że w tym momencie to jest świadome przesadzenie. To nie jest tak naprawdę, że uważamy, że to jest rzeczywiście najgorsze. No bo to jest śmieszne, kiedy mówi się, wiesz co jest najgorsze? Jak ci się, kurde, drzwi zatną. Prawda? Wiesz co jest najgorsze? Jak ci się, nie wiem... Jak ci się szminka rozmarzy. No to są takie pierdoły, ale więc użycie tego sformułowania wcale nie znaczy, że rzeczywiście uważamy, że to jest złe. Ale kiedy któremuś z nas się zdarzy powiedzieć, wiesz co jest najgorsze, to drugi zawsze wcina się Holokaust. No bo i to nie jest śmianie się z Holokaustu, tylko śmianie się właśnie z tego stwierdzenia, wiesz co jest najgorsze i ty wiesz, że ta osoba zaraz powie jakąś pierdołę. No. Mówi, wiesz co jest najgorsze? I powie coś głupiego, jakąś błahostkę. Czyli tak więc naprawdę... Po prostu zamykasz jej gębę, mówiąc Holokaust. No tak. No i nie masz na to... Jest... I to się kończy tak zawsze. Tak, no i to, ale to jest edukacyjne. No to jest trochę tak. To jest edukacyjne, no bo... to znaczy spójrz na prawdziwe tragedie, a nie tak, myśl jakby, zobacz, doceń tak, życie. Doceń życie, tak. Doceń co masz, a tak, nie po doceń, prostu... Doceń co masz, no. Wiesz co jest najgorsze? Jak ci się pies zesra dwa razy, nie? W ciągu spaceru. No nie. No nie, to Holokaust nie. To jest akurat jest. Spoko, bo masz jedną kupę do przodu już, nie? No tak, chyba, że właśnie wyrzuciłeś woreczek. A, okej. Okay. Wiesz. No tak, no to jest faktycznie to jest najgorsze dla środowiska. Ale tak poza tym to jest git. Nie, no więc tak. Więc to są takie rzeczy. I tego nigdy nie użyłem przy kimś innym. Chyba. No bo nie chcę ryzykować, nie chcę tłumaczyć. Wiesz, tłumaczenie żartu jest trochę nie, męczące po prostu. No tak. No, tak. Co to, no. No tak, musiałbyś wytłumaczyć, czym jest Holokaust. Nie, no po prostu, wiesz, tłumaczenie czasem, nawet to nie jest ironia, bo to jest po prostu, ej, tylko posłuchaj, z czego tak naprawdę się śmieje. Przeanalizuj ten tok, ten żart i zobacz, że się śmiejemy z tego. Sam fakt, że trzeba to tłumaczyć już trochę odbiera, tak. Wiesz... Całe jajo, nie? Tak. Ale zobacz, mam wrażenie, że każdy ma, wiesz, znaczy tego każdemu życzę, że każdy ma kogoś takiego, z kim może swobodnie żartować, nie? No bo jednak no, ten, na pewno, ten żart nadzieję, tak. I wiesz, i ten humor tak naprawdę pozwala, pozwala oswajać pewne rzeczy i dzięki temu jest spoko, no, dzięki temu prosi coś przełknąć. Tak. Jeszcze właśnie taki jest aspekt, kurde, tej naszej przyjaźni tutaj, że ona jest o tyle niewdzięczna w zawodzie nawet artystycznym może po prostu. Zwłaszcza, że właśnie tyle spędzamy czasu. Tak bardzo przez Darwina też nasze życia są jakoś tak, wiesz... Splecione, tak. Bo co innego jak się... Jak, wiesz, no wszyscy, no obaj znamy wielu różnych aktorów. I ja ich bardzo lubię, ale widuję ich rzadko. Nigdy nie ma tego, nie wkracza ten element rywalizacji. Aha. Nie? A tu, no mówmy się, jesteśmy w jednym zawodzie, jesteśmy w tym samym wieku, jesteśmy tej samej płci. Ty jesteś młodszy, Janek. No tak, no wiesz. To... Ja jestem kobietą. Wyglądam zupełnie inaczej. Ale jednak jesteśmy teoretycznie, no wiesz co chodzi, brani pod uwagę, w naszych głowach przynajmniej, do tych samych może przedsięwzięć, ról. I ciężko czasem nie poczuć jakiegoś ukłucia, nie? Ciężko czasem się nie pozazdrościć. Jezus Maria, no bo to jest całkowicie ludzkie, zwłaszcza kiedy właśnie przyjaźnisz się z kimś i jesteśmy od początku, powiedzmy, no wiadomo, że mieliśmy jakieś doświadczenia przed szkołą teatralną aktorską, ale jednak szkoła teatralna w jakiś sposób jest tym startem poważnej drogi aktorskiej, tego podejścia poważnego do zawodu, nie? No i jesteśmy, jakby towarzyszymy sobie od początku tej drogi i zmierzam do tego, że po prostu to sprawia, że ta przyjaźń jest jeszcze trudniejsza. Nie? To jest taki aspekt, którego może inni nie mają. Bo co innego, kurde, jak się przyjaźnisz z kimś z pracy, kto jest w gabinecie obok albo z Kubika obok. No rozumiem. To po prostu nie jest to samo. Nie? No jakby, oczywiście można zazdrościć, że ktoś ma wyższą pensję, jak się dowie, albo coś, że szef go bardziej lubi, ale
to trochę nie jest to samo, bo tutaj wchodzimy na, zwłaszcza w zawodach artystycznych, w tę sferę to ja i moje serduszko, ja i moja dusza, nie, no tak, ja się no. otwieram i teraz co powiecie? Aha, tak. Nie podobam wam się. No, ja ostatnio przeżywam takie różne rzeczy, więc po prostu mam akurat to na świeżo, więc wiesz, no jest takie poczucie, że to jest wyjątkowa sfera tutaj, nie? Praca na sobie. Na... Ale to jest w sensie, dla mnie też to było trudne na początku jakoś, zwłaszcza chyba bardziej, bo teraz w miarę kolejnych lat po prostu gdzieś sobie też nad tym pracuję i też to wychwytuję i to jest też mega cenne tak naprawdę, że można to wychwycić i jakoś to fajnie przerobić, ale ja myślę, że w tym wszystkim jeszcze jest, wiesz, mocny taki element kibicowania sobie jednak, bo to wiesz, to wiadomo, że te zawody są pod tym kątem bardzo bardzo trudne, nie? Zwłaszcza, że faktycznie trzeba mocno tu jest ciężko odgraniczyć zawód od, wiesz, od siebie, nie? Tak, no właśnie. To jest bardzo, po prostu bardzo. To, ale mam wrażenie, że też wiesz, że zobacz, co jest też jakby niesamowite, że przez te 10 lat, czy tam więcej nawet lat, jakby nawet tej zawodowej roboty, jeżeli chodzi, nie wiem, o finanse, o firmę i takie rzeczy, my nigdy nie mieliśmy z tym problemu, nie? Tak, od początku było wiadomo, że ja biorę 80, ty 20 i jakby nikt nie ma z tym w ogóle żadnego... Ty, a wiesz, to też jest jedna z tych rzeczy, że akurat, i mam wrażenie, że to jest prawda, myśmy się nigdy nie pożarli o pieniądze. Tak. A umówmy się, kurde, to jest kolejny site. Darwin też jest... No dobra, jak chcesz coś, jak dokończysz... Nie, już nie chcę, bo mi przerwałeś. Nie. No chciałem tylko powiedzieć, że po prostu Darwin też najwspanialsza przygoda, ale też wystawia na próbę. Oj, my mieliśmy kilka takich prób, nie? I to też takich mega trudnych. I to te próby wynikały też tak naprawdę właśnie, przynajmniej z mojej perspektywy, ze wzrastania w charakterze, nie? Mm. To znaczy jakby rozwijasz się, mierzysz się z jakimiś wyzwaniami, które cię przytłaczają. Nie wiem, ja tak miałem, że miałem wyzwania, które mnie przytłaczają i po prostu stres był taki, okay, że to się odbijało rykoszetem na przykład na tobie albo w ogóle na całym przedsięwzięciu, nie? I z tym też trzeba się konfrontować. Nie, no, to znaczy z tym stres, trzeba... absolutnie. Tak. Z tym trzeba też jakoś, kurde, próbować to rozwiązywać, a wiesz, no jakby najprościej jest pierdolnąć drzwiami i powiedzieć, ała, moje palce, nie? Stres... Poczucie odpowiedzialności, ta, przytłaczające, po prostu czasem zgniatające, absolutnie. Ale też umówmy się, myśmy sobie te lata temu narzucili taki tryb, takie tempo i tyle funkcji braliśmy na siebie. Z drugiej strony, gdybyśmy ich nie brali, to... To byś nie było, nie zrobilibyśmy tego. No tak, tego, oczywiście, no. Bo jeżeli reżyseria, produkcja, scenariusz, montaż i jeszcze dwie główne role, przynajmniej na początku, jak graliśmy, no tak, miałyby być no. obsadzone przez różnych ludzi i każdy z nich miałby być opłacony, no to nie bylibyśmy w stanie tego robić. Tak, więc tak, to było tak, i tak jedyne wyjście, ale zmierzam do tego, że tak sobie narzuciliśmy takie tempo i taką ilość, już powiem, obowiązków, że po prostu ryzyko polega na tym, że dwóch przyjaciół spikuje się, kurde, zróbmy, spełnijmy nasze marzenie, nie? Zrobimy to po prostu, to super przedsięwzięcie. I to przedsięwzięcie po kilku latach tego zapierdolu zamienia się w pracę, w obowiązek, zobowiązanie, wtedy dowala ten element odpowiedzialności, tego stresu, rozwoju, zwiększenia. I nagle myślisz sobie, kurde, super, póki to się udaje, póki nam wychodzą super odcinki, póki wszystko idzie do góry, to jest super. Takie mam wrażenie, że podświadomie kojarzymy ten sukces właśnie z tym stanem, w jakim jesteśmy. Z tym drugim, wiesz, że jesteśmy w tym razem i trzymamy się. Ale kiedy coś nie wychodzi, kiedy jest jakieś potknięcie... No to jest twoja wina. Kiedy jakiś odcinek nie wychodzi, kiedy kurde, po prostu no, jakiś projekt nie dochodzi do skutku, kiedy odcinek wychodzi zły, to chcąc, nie chcąc, zaczynasz kojarzyć... Jakby ta przyjaźń nie jest już tą odskocznią od stresu. Ona się staje elementem stresu. To jest w momencie, kiedy pracujesz ze swoim najlepszym przyjacielem, czy, o, przepraszam bardzo, nie chcę się tak tutaj narzucać, ale kiedy z jakimś przyjacielem, z jakimś byle przyjacielem, to... Z byle kim. To po prostu może być tak, że zaczynasz no, utożsamiać z tą relacją te dobre i te złe rzeczy, które się wiążą z tą pracą. Nie? No tak. Ten link, który się tworzy między sukcesem a przyjaźnią i porażką a przyjaźnią, może być budujący i może być też niestety niszczący, nie? No, to prawda. To wszystko jest mega, mega trudne i faktycznie jakby, wiesz co, dla mnie mega cenne też jest to i to jest też mega wyjątkowe. To znaczy, że faktycznie
relacje, mam wrażenie, potrafią ulegać pewnej erozji, nie? To znaczy, że mija czas, wszyscy ludzie jakby, wszystko się cały czas zmienia, nie? Wszystko cały czas się zmienia. Całe życie się uczysz i teraz jesteś inną osobą niż kiedy miałeś, wiesz, 10 lat temu, kiedy byłeś. No i to jest tak, że też ludzie po prostu potrafią się rozjeżdżać w tym, jak się zmienili. To znaczy ktoś poszedł w inną stronę, ktoś poszedł w inną stronę, albo ktoś na przykład został na trochę w miejscu. I dla mnie na przykład to jest mega cenne, że tak naprawdę przechodząc te wszystkie trudne chwile, które były w Darwinie i w ogóle, czy tam nawet w szkole i tak dalej, że jednak wiesz, te zmiany następują i te zmiany są dalej, wiesz, to jest wszystko okej, okay, nie? To jest mega, mega ważne, no. No i jak do tego doprowadzić? Nie rozmawiać ze sobą na poważne tematy, nie dzielić się ze sobą na pewno czymś, co cię gryzie. Jeżeli coś ci w kimś przeszkadza, to też jakby nie należy mu zwracać na to uwagę, tylko po prostu się z tym męczyć. Jaki jest jeszcze taki złoty środek na takie rzeczy? Mało czasu spędzać ze sobą. Tak. To jest też bardzo ważne. Fajnie jest tak wpierdalać drugą osobę w koszta, na przykład prezentami. Ja jestem mistrzem takich prezentów. No, fajnie jest na przykład, jak ktoś nie chce mieć psa, to go namówić, żeby miał psa. Mhm. To też jest całkiem spoko. To jest spoko. No, fajnie. Bardzo fajnie. Nie, no ale wiesz co, tak już żart na bok. To ja myślę, że... Wiesz, no jasne, są tematy, których... To może być szokujące, bo wiesz, zawsze jest takie, że zawsze możemy rozmawiać ze sobą o wszystkim i w ogóle. Tak, ale kurde, nie wiem. No. Tak, ale nie. Bo ja wiem, że ty masz i ja pewnie też mam ludzi, którzy nie są mi tak bliscy, a mam większą łatwość w powiedzeniu czegoś, bo właśnie mniej to mnie kosztuje. No tak. Bo mam po prostu większą łatwość. Nie wiem, dla mnie to jest właśnie, szczerze mówiąc, pewnego rodzaju jakby świadectwo wyjątkowości tego, jakie to jest dla mnie ważne i właśnie dlatego mam problem z mówieniem o niektórych rzeczach, ale z drugiej strony, i to już ci kiedyś też powiedziałem, ty jesteś chyba jedyną osobą, która akurat wie o mnie, kurwa, wszystko. Nie? No ja powiedziałem kilku osobom, więc... więc trochę jest, to jeszcze się powiększyło. To jest całe szczęście. Także nie jesteś w tym osamotniony. Jak ja bym zniknął, to spokojnie, wiesz, możesz gadać. Tylko zostaw mi listę. Tak. Nie, no wiesz, są rzeczy, których nikomu nie wszyscy moi znajomi na Facebooku. Bo zrobiłem taką grupową konfę. Tysiąc ludzi. Nie, no, ale nie. Wiesz, są takie rzeczy, których nikomu nie mówiłem. Albo mówiłem część tych rzeczy niektórym, ale nie ma osób, która powiedziałaby wszystko. Ale to jest komuś. To jest w ogóle wspaniały przykład tego, jak te najbliższe relacje są lustrem do tego, żeby przeglądać się w tych własnych rzeczach, które gdzieś tam jeszcze wymagają, wiesz, przyjrzenia się im i rozwiązania, nie? Bo tak naprawdę tylko w takiej bliskiej relacji, kiedy dochodzisz do jakiegoś takiego wniosku, że właśnie, nie wiem, ja się czegoś wstydzę, albo coś mi sprawia problem i nie potrafię o tym powiedzieć, to dopiero po jakimś czasie, kiedy wiesz, jesteś w stanie to zidentyfikować, no tutaj terapia się kłania, nie? I pomaga w tym, to tak naprawdę pozwala to jakoś uleczyć te rzeczy, nie? Bo ja też miałem mnóstwo, kurde, po prostu, wiesz, sytuacji, które no w jakiś sposób mnie, nie wiem, triggerowały albo uruchamiały jakieś rzeczy, wiesz, które były takie głęboko zakorzenione i dalej pewnie mam. Bo to jest wszystko taki proces, który wiesz, który trwa. Ale dzięki temu, że ktoś drugi ciągle jest, nie? No to jesteś w stanie po prostu to skonfrontować. Nie? Przecież mieliśmy, kurde, kilka takich, wiesz, szczerych rozmów, które były mega trudne. No właśnie to jest to, bo tak, no właśnie chciałem to od razu sprostować, nie? Żeby nie było tak, bo tam jak powiedziałeś, tam wymieniałeś te rzeczy, nie? Żeby ludzie też nie myśleli, że aha, czyli oni jednak są tacy, że to taki dziennik internetowy jest między nimi ciągle. Nie. Ja właśnie dlatego się tak bardzo cieszę i sobie to cenię, że ja mam poczucie, że ja nie muszę przed tobą udawać. No. Wiesz co, że ja nie muszę udawać, bo ja bym nie dał rady. Mnie to po prostu za bardzo męczy w ogóle udawanie. Jeżeli ktoś ma kiepski humor, to i tak mówi, że u mnie jest super, u mnie jest świetnie. I wiesz, rozumiem, że za tym może stać filozofia. Nie chcę się narzucać innym ze swoim złym humorem, nie chcę zarażać innych. Kumam,
ale jeżeli ktoś tak idzie przez całe życie, to po prostu zazdroszczę siły, bo ja bym jej nie miał. Jak mamy my się spotkać, to naprawdę nie mam... Siły. Nie, po prostu wiem, że nie muszę niczego udawać. Wiem, że nie będę musiał zakładać żadnej maski, jakiegoś samopoczucia. I też wiem, że właśnie mam takie, w tobie jest taki właśnie kompan, że jak idziemy, spotykamy się, kurde, mam takie, ja mam takie, Jezus Maria, nie mam siły, i później idziemy na jakieś spotkanie, to wiem, że obaj będziemy się wspierać w tym, żeby teraz założyć tę maskę. Wiesz, żeby teraz właśnie być tą reprezentacją, no bo umówmy się, też musimy, to jest też nasza praca, więc musimy, wychodząc do ludzi na jakieś spotkania, musimy założyć maskę, która czasem spada mi i się roztrzaskuje w trakcie spotkania, ale ja myślę, że to jest naturalne, nie? To znaczy, że większość osób tak ma tak naprawdę, zwłaszcza, że wiesz, no, społeczeństwo często wymusza na nas pewne, wiesz, role i tak dalej. No tak, oczywiście. No. Ale faktycznie bycie naturalnym jest jakąś oznaką tego, że możesz czuć się bezpiecznie, nie? To jest coś takiego. I to jest super. Ale w ogóle, kurde, wiesz co, mam wrażenie, że te studia, one też naprawdę ucementowały jakoś to wszystko. No bo raz, że widzieliśmy się w tych właśnie najbardziej żenujących, wstydliwych momentach na zajęciach. No tak. Kiedy po prostu musisz coś przekroczyć i czujesz się tak upokorzony, no bo to ciężko wyjaśnić ludziom, którzy się tym nie zajmują, ale jest czasem, nie? Po prostu jesteś w tej swojej strefie komfortu i cię pedagog akurat, molestuje. Nie, no. Okay. Akurat nas właśnie fajnie tam próbowali zmotywować, nigdy nas, oprócz tam jednej baby na trzecim roku, ale tak generalnie to nas wszyscy motywowali bardziej niż karali i łamali na nas kije, to czujesz się w jakiś sposób taki właśnie obnażony, upokorzony, że właśnie coś zrobiłeś nie tak, że się zagrałeś jak szmata, jak to u nas się mówi, a potem czujesz nagle taką lekkość, że no, kurde, ale fajnie, przekroczyłem coś. Więc widzieliśmy się w takich sytuacjach, mało tego, słuchaj, no jakby to nie zabrzmiało, to również brodziliśmy we własnym pocie, bo przecież wszystkie te zajęcia, wiesz, ruchowe, po prostu spoceni od stóp do głów, to teraz dobierzcie się w pary. Wiesz, no to teraz będziesz na ciele ciało w przestrzeni scenicznej, coś takiego, tak, czy ruch sceniczny. Na przykład było tak, że opieraliśmy się plecami na szyję i mieliśmy wstawać, wiesz, że jakby takie na zaufanie, na wyczucie, żeby wstawać bez pomocy rąk i siadać, nie? No to wiesz, no to, no, że tak powiem, pod skarku i włosów, no w jakiś sposób to... No masz coś takiego, dobra, to ja już tutaj nie mam żadnych oporów, nie? Dobra, dawaj, nie ma sprawy, nie? Zaraz znajdziemy, wiesz, receptę na przyjaźń. Tak się będzie nazywała książka. Recepta na przyjaźń. Kiew Darwin. To będzie nasza trzecia książka. Piąta. Okej, dobrze. No i też mi się podoba fakt, że możemy milczeć w swoim towarzystwie. To prawda. Że nigdy nie ma takiego... takiej presji, żeby teraz zagadywać, że trzeba utrzymywać rozmowę, że trzeba... Ale to wystarczy się kimś nie interesować po prostu. Bo to... Wiesz co, a to jest akurat... To ci też kiedyś powiedziałem, słuchaj, że kurde, no powiem ci tak. Nie będę mówił o konkretnych, o kim konkretnie, bo byłem w kilku związkach w swoim życiu. I powiem ci, że kilku z nich zdarzyło mi się wielokrotnie, że faktycznie... Męczyło mnie oczekiwanie tej drugiej strony, aha, żebym ja się interesował, jak minął dzień. Jak minął dzień. Jak ci się dzisiaj żyło. No, coś takiego było. Tak to mogło się załatwiać, po prostu śpiewać. Nie, ale wiesz co chodzi, że jest coś takiego, jakby trochę mnie męczyło oczekiwanie tego, że ja się teraz muszę zainteresować, że się muszę zapytać, kiedy na przykład mnie to nie interesowało. Tak. I to nie jest nic, kurde, takiego złego, no Boże Święty, no to nie jest tak, ty mnie nie interesujesz, nie, po prostu... Nie interesuje mnie twoje życie. nie, po prostu, no, Jezus Maria, albo nie wiem, no...
Nie chcę słuchać o tym dzisiejszym twoim dniu. Natomiast... Ale musisz też do tego doliczyć, tak mi się wydaje, do tego trzeba doliczyć też jakby czynnik zewnętrzny, nie? To znaczy wiadomo, że są dni, w których po prostu ty masz więcej energii, masz coś takiego, jestem ciekawy, a masz coś takiego, że masz kurwa ciężki dzień, jakby wypełniony na maksa i nie... I jakby po prostu się człowiek w sobie trochę zamyka, bo potrzebuje inaczej, wiesz, przetrawić rzeczy, więc to też trzeba o tym pamiętać, że ta przestrzeń, to wyczucie, to jakby tańczenie z tym, to jest też bardzo ważne. Tak, oczywiście, ale mimo wszystko, i to ci też już mówiłem, zawsze, kurde, jak mówisz, co tam u ciebie słychać, to ja akurat zawsze mnie to interesuje, nie? W sensie nigdy nie miałem takiego poczucia, kurde, jak on zamknie już tę japę. Co mnie obchodzi jego dzień, nie? Co mnie obchodzi, co go dzisiaj spotkało? Albo jak opowiadasz, wiesz, no kurde, stary, co mi się dzisiaj śniło? To nigdy nie miałem czegoś takiego... Zamknij. Nie mam ochoty wiedzieć. Nie, naprawdę, to tak szczerze, no. Boże. To jest po prostu kwestia tego, że wydajesz mi się ciągle ciekawym człowiekiem. Wiesz, co chodzi? Bo ja jestem bardzo ciekawym człowiekiem. Bardzo ciekawym człowiekiem. Tylko można być ciekawym, a mimo wszystko, wiesz, dwoje ciekawych ludzi niekoniecznie musi się ze sobą dogadywać. To bo prawda. Mogą nie na tych samych falach nadawać i po prostu... W ten sposób powiedziałeś też, że jesteś ciekawy. No nie. Aha. Bo u nas jest tak, że mnie ciekawi to, co... A ja podałem przykład, że mogą... Dwoje ciekawe. Rozumiem, się... rozumiem. Ale jesteś ciekawy. No, wiesz, to teraz to... Teraz już wszystko wiem. No poza tym, kurde, wiesz, o co chodzi, no... U mnie na studiach, u ciebie po studiach byliśmy też, że tak powiem, świadkami... Jehowy. Nie no, to był bardzo krótki okres. Różnych przykrych sytuacji. A nie, no tak. Ciężko, kiedy oczywiście zna się człowieka 15 lat, żeby w ciągu 15 lat nic przykrego nie spotkało. To prawda. Ale u nas akurat to były takie dosyć, mam wrażenie, kroki milowe. Nie? Tak. To rozstania to jedno, ale tak. Śmierć członków rodziny, tak. To już jest coś takiego dosyć, dosyć mocnego. I... Albo jak ci mieszkanie zaleje. O, tak, no ale to tak, to mnie wtedy akurat nie było. Do dzisiaj ci za to winie. No tak, szybciej by nam poszło na szybciej pewno. Szybciej by było ścieranie. Tak. To prawda. Ale tak, no. Ale i tak by się Himalaje zrobiły pewnie z tych, no tak, z tych paneli. Tak, tak, tak. Natomiast bycie przy drugiej osobie w takich sytuacjach no jest istotne. Jest jakoś, wiesz... Też takie właśnie no, cementujące. Też cementujące, no, bo... nie? Ale też myślę, że też, i to nie wiem, pewnie już dobijamy do brzegu granic wyjątkowości, ale wydaje mi się, że wiesz, że sam fakt pracy, nie? No bo są dwa rodzaje pracy. Jeden rodzaj pracy to jest jakby praca aktorska, no to tutaj nie mamy tak naprawdę poza konkurencją, o której mówiłeś wcześniej, jakiegoś tam pola do współpracy, no gdzieś można razem... Gdzieś można razem zagrać i w ogóle, na przykład, nie wiem, przez 10 lat w Darwinie, ale jest też kwestia takiej pracy, wiesz, po prostu artystyczno, że tak powiem, pisarsko takiej i mi się wydaje, że to, co jest jakby ważne, to ja na pewno podziwiam jakby twoją robotę i to twój talent i to, co wszystko robisz i mam tak od lat. Tak naprawdę zarówno aktorsko, jak i właśnie reżysersko, pisarsko i to, że my w tym się też potrafiliśmy zawsze, kurde, dogadać, nie? Tak, że czy uzupełniać. Czy uzupełniać, no bo wiesz, jednak jak piszesz tekst i dajesz go komuś i ktoś ci go poprawia, no to możesz mieć różne reakcje, nie? No tak. Możesz powiedzieć, czemu to, kurwa, robisz? No tak. Jakby przywróć mi ten plik do tamtego zapisu i spierdalaj. Mam nadzieję, że zapisałeś mam to. Mam zapisałeś tamto, wersję. Bo ja tego nie mam. Więc wiesz... I to też jest powód do pretensji, to jest coś bo powodu... ja tego nie mam. Ale, a wiesz, ja mam wrażenie, że tak za każdym razem, jak coś tam robimy razem i to przejdzie, wiesz, przez twoje ręce, czy tam, nie wiem, przez moje, potem na różnym etapie, to jednak zawsze wychodzi z tego coś lepszego, nie? Udało nam też się, wiesz, zgromadzić dookoła siebie ludzi, którzy jeszcze bardziej to wyciągali. Tam. Więc wiesz, więc to mam wrażenie, to jest mega wyjątkowe, nie? To znaczy, że to jest takie... Jak śpiewał poeta, takie na dobre i na złe, nie? Bo było i dobre, i złe. No tak. Już po drodze. Tak, to prawda. Więc super, fajnie. No ale wiesz, właśnie to jest to. Ja mam wrażenie, że akurat to była jedna z najbardziej fascynujących rzeczy i na tym spędziliśmy, wiesz, pewnie połowę studiów, to znaczy na tym, jak, że opowiadałeś swoje pomysły. Aha. Opowiadałeś swoje pomysły, opowiadałeś fabuły,
Ja pamiętam, kiedyś po prostu nie mogłem w ogóle, wiesz, tak chyba godzinę gadałeś, chyba wracaliśmy na piechtę ze szkoły, chyba szliśmy na tę Kołobrzeską i tak się zastanawiam, kurde, what the fuck. I po godzinie powiedziałeś, no i tu by się zaczęła akcja filmu. Wiesz, ja pamiętam, opowiedziałeś całe kurwa zaplecze, po prostu wiesz, jakieś 1000 lat, no przesadzam, ale wiesz, coś, jak Tolkien, po prostu ileś lat poprzedzających akcję filmu, ja myślałem, że to jest ta fabuła, nie? O różnych tam gildiach, wiesz, o różne światy, tam komnaty były, coś tam. I nagle byś, no i tutaj byśmy doszli do akcji filmu. No takie, what? Co tu się wydarzyło? Więc wiesz, to jest dla mnie zawsze było fascynujące, no, że rzeczywiście... I tak jakby na to spojrzeć, jakby pisać taką twoją biografię... Nie, ale wiesz, jakby pisać twoją biografię, to nagle, bo to jest to, że my przeżywamy każdy rok... dekadę, dla nas to się wydaje straszne, a nagle biografia to skraca do dwóch akapitów. Tak. Ale gdyby to skrócić do dwóch akapitów, to nagle by się wydało, że Boże, to jest jakby Marek jest bardzo konsekwentny. Od samego początku i można jakby pomijając różne twoje, wiesz, na przykład zawodowe przygody boczne jakieś takie, zobaczyć, że nie, on od kiedy ja cię poznałem, ty chciałeś opowiadać historię. Nie? No, chciałeś to opowiadać prawda. Historię, chciałeś tworzyć światy. Tak. Czy... Na filmie, czy chciałeś zrobić grę, myślę, że pewnie dalej chcesz zrobić taką, wiesz, naprawdę wielką jakąś fabułę gry. No. Wiesz co, i pod tym kątem to jest ciągle ta sama droga, nie? Tak, no to jest, i widzisz, no to jest super, no to gadanie. Górki, dołki, jakieś, wiesz, górki, zawody, dołki. Nie zawody, ale... Tak. Przeszkody, ale to ciągle jest dokładnie ta sama droga, czyli chcesz opowiadać historię. No i to jest rzeczywiście. No czas super, gra, no. Czas gra tutaj na naszą korzyść, mam wrażenie. Tylko faktycznie trzeba chyba nie zbaczać z kursu i sobie przypominać, co człowiek chce, nie? Tak mi się wydaje. No ale tak, no. A najwyżej kiedyś, tak jak mówiliśmy... Umrę. No to pewnie tak, no ja też, no. Ale nie, kiedyś najwyżej po prostu sobie, wiesz co, weźmiesz Ewelinę, polecicie sobie do Kanady. Ja polecę drugim samolotem, żeby Ewelina nie wiedziała. Zamieszkam gdzieś w domku obok i będziemy łowić ryby. No. Tak. Też będzie dobrze. Będziemy łowić ryby, tak. Tak. Albo polować na tych, na myśliwych. I będziemy się zjadać. Mam w ogóle, ostatnio miałem taki pomysł na ten, na krótki metraż, nie wiem, czy ci o nim mówiłem, żeby zrobić taki właśnie krótki metraż od dwóch takich myśliwych. No to nie. Którzy siedzą w tej takiej budce i ktoś zaczyna do nich strzelać. Okay. I muszą uciec z lasu. I to taka komedia, bo to oni powinni być trochę taki wujek. Aha. Z takim na przykład, albo takich dwóch kolegów głupich, nie? Może nie tropiciele prawdy, ale właśnie takie wiesz, że no, że coś tu się dzieje i oni po prostu teraz muszą się stąd uwiązać, a są myśliwymi, więc potrafią to zrobić, a ni chuja nie potrafią. Ale dowiadujemy się, kto próbuje ich zastrzelić? No myślę, że powinniśmy się dowiedzieć. Jelenie? Nie, no bo wiesz, jelenie są najbardziej... No jasne, bo to jest pierwsze skojarzenie. Tak, ale był kiedyś taki film, nie powiem ci który, bo żebyś nie dowiedział się jaki twist, bo to był twist w tym filmie, że drzewa zabijają ludzi. O. Ale to nie był Władca Pierścieni, te drzewa się nie ruszały, tylko drzewa wyewoluowały tak, że ich liście produkowały toksynę. O kurwa. I może ten pomysł nawet nie brzmi tak źle, jak ja o tym mówię, ale to było koszmarnie nieobronione w tym filmie. To było tak niedorzeczne, kiedy nagle się to okazuje. Wiesz, że kiedy zawieje wiatr, no bo ta toksyna wtedy wiatrem, to ludzie popełniają samobójstwa. Ludzie robią złe rzeczy, nie? I jak się okazało, że to drzewa, no to było takie... Ale jakby tak, trzeba próbować różnych rzeczy. To prawda. Wspaniale. Nie wiem, myślę, że nie wyszła nam laurka, tylko takie rzeczowe streszczenie elementów wpływających na to, że G.F. Darwin się jeszcze nie rozpadł, nasza przyjaźń trwa. Jak przystało na śląskich ambasadorów nauki. No i faktycznie jeszcze lubimy te same rzeczy, to znaczy filmy, rollercoastery, hałwę, śmianie się, psy i sarkazm i ironię. Chociaż myślę, że mogłoby być u nas mniej i na pewno jest już mniej niż było. Jest mniej. Jest tak, mniej tej ironii i to też jest trochę takie odciążające. A to ja tylko tak na koniec powiem jeszcze, jak kiedyś zostałem, bo to oczywiście kiedyś opowiadałem, jak zostałem zgaszony przez panią na stacji benzynowej. Ale tak cudownie. Także jak wyszedłem, to poczułem się taki... Dobrze zrostowany. I've met my match.
po prostu, wiesz, to były pierwsze jakieś tygodnie, jak miałem działalność. Aha. I brałem paliwo na fakturę. No. I trochę nie wiedziałem jeszcze, jaka kolejność tam tych wszystkich rzeczy. Aha. Więc zresztą, umówmy się, ta kolejność też bywa różna, tak, na różnych, ale w każdym razie, no, przychodzę na te stacje i mówię, że tam dałabym fakturę poprosił. Oczywiście, oczywiście. No i ona tam wbija. Ja tak chwilę czekam i tak mówię, no jakiś numer? W sensie numer, wiesz, tego, tej NIP. Mojej działalności. NIP. Jakiś numer? A ona, jakieś pieniądze? I miałem takie więc było zapłaciłem i dopiero proszę numer. Ale to cudowne po prostu, za moją bronią jakiś numer, tak, jakieś pieniądze. No, my bardzo długo się tym orężem posługiwaliśmy, w sensie, tak, takim, myślę, że też dużo, dużo tego humoru jest w ogóle w Darwinie, nie? Takiego, no, na właśnie, pewno, właśnie na ten, ale to faktycznie, faktycznie dużo tego było, no, no i pewnie jeszcze dużo tego będzie, tak. I więc kropka. No, no myślę, dobra, że dobijamy do końca. Tak, musimy iść na spotkanie. Właśnie. Musimy iść na spotkanie, więc wychodzimy. Tak. Pozdrawiamy was serdecznie. Dbajcie o swoich przyjaciół i jak się kłócicie, to sobie wybaczajcie. Tak. Idźcie na terapię, jeżeli potrzebujecie. Tak, tak. Bo to zawsze pomaga. No właśnie, bo ty o tym tu mówiłeś, ja jeszcze chyba nie mówiłem, że ja też już chodzę. Więc, no, super. Więc to, żeby, super, żeby ludzie wiedzieli, że teraz tak, będę normalniejszy. No dobra. Dobra, to jesteśmy w kontakcie. To był podcast Żarty na bok. Cześć.